Witajcie drodzy widzowie w kolejnym vlogu, poniedziałek 3 kwietnia. Dochodzi godzina 9. Nocka z przymrozkiem, minus 3 u nas. Wiatr wieje, także jest odczuwalna temperatura niska. Teraz już pokazuje chyba powyżej zera, nie? Dwa pokoju. Majsterek. Dwa. Przywitaj się ładnie. Ale temperatura odczuwalna jest znacznie niższa, jak ta, jaką wskazują termometry. Dzisiaj plan działania taki, że musimy, wiatr wieje, słychać to będzie. Jest nieciekawie, wiatrzysko wieje, trzeba się dobrze ubrać albo dobrze robić. Kurczę, jaki wiatr jest. Pogrzeba będzie zrobić koty, bo kotce. O kurczę, który? Ten tygrys. No ten jak Stefan, bo no. Ludy jest. No siedział, jak ja mu dawałem jeść w sobotę. A wczoraj Patrycja otworzyła drzwi i leżał na progu. No on był tam, no coś. Może się przytruł, może zjadł coś, truciznę gdzieś. I dzisiaj musimy z majsterkiem przyszykować groch. Groch puścimy na wialnię. Odczyścimy, ile nam się uda, chwasty odlecą. Troszeczkę jakieś drobne tam łupinki, no wiadomo, wialnią tych połówek nie odwiejemy, ale zawsze będzie to lepiej, aniżeli tak jak gdybyśmy w ogóle nie puszczali tego przez wialnię. Będziemy chcieli wysiać tak 330 kg na hektar, bo liczę, że tych połówek troszeczkę będzie, jeszcze to sobie dokładnie po przewianiu policzymy, ale chcemy wysiać 100 sztuk na metrze kwadratowym. To przy masie 1000 nasion grochu 270 gram, masa 1000 nasion dawałoby 270 kg przy 100% siły kiełkowania. No. A trzeba będzie dołożyć, wiadomo, na te połówki, tam przyjąć wartość siły kiełkowania 95%. To przypuszczam, że te 330 kilo tych nasion, które będziemy mieli grochu. Robiona była próba siły kiełkowania. Tak, tak. To prawie wszystkie. Zdolność kiełkowania tam wychodzi wysoka, bo sprawdzaliśmy to, no ale mówię, będzie tych połówek trochę. Także te 330 kilo myślę, że trzeba będzie wysiać, aby było 100 sztuk na metrze kwadratowym roślin po wschodach. Dobra. Przyjechaliśmy tak, wymierzyć w wialni. Chodź, majsterek, zaświeć światło, bo muszę zrobić nadstawkę. Muszę zrobić nadstawkę, żeby po prostu nam to sprawniej szło. To wialnie muszę zrobić nadstawkę i wtedy w siedmiu workach mamy groszek. Zrobimy tu tylko nadstawkę. Zaraz. Ciemno tu jest, majster. Nie będzie nic widać. Dobra. Na chwilę zatrzymam nagrywanie. My sobie zrobimy pomiary. Co to majster tak klekocze? Renia. Renia? Ona tak ma. Ojej, no jak tak kopci? No a co ty myślałeś? Kółeczka jak sypie? Ja ci powiedziałem, ty musisz bez tych biododatków. Paliwo normalnie bez zero. Ona, te ciągniki nie lubią. Te silniki. Na tym bez zero lepiej paliła. Na bez zero przecież lepiej paliła i nie kopciła pani. Musi być do takiego paliwa mieć odpowiednią temperaturę zaraz silnik. To ona się grzeje długo, nie? Zobaczcie, jakie kółeczka. Nie widać. Kółeczka. Jakby wiatru nie było, to by leciały te kółeczka. O, ładnie. O,
przechodzi 5 minut troszkę, ale to wiadomo, ten ciągnik się nie grzeje. Byś musiał żaluzję mu zamykać. Zaciągać żaluzję. Nie, teraz się on grzeje, dobrze. Ale odpalasz żaluzja na, zaciągnięta na, wiesz, na 10 minut, żeby szybko złapał temperaturę. No dobra, a my co? Ja tutaj już sobie materiał przygotowałem, robię nadstawki 25 cm do tej wialni, tak jak wam już wcześniej mówiłem. Mam tutaj stary materiał, taki z jakichś starych mebli. Ucinam to teraz na wymiar. Już mam pomierzone, jak to ma wyglądać i za chwilę to będę skręcał. Tak, szerokość mam już uciętą, robię nadstawki na 25 szerokie, teraz tak, muszę zajrzeć w plany, w pomiary, na długość docinam, robię 4 nóżki, skręcam to i gotowe. Zobaczycie teraz już, jak to skręcę wszystko. Tak, drodzy widzowie, nadstawki już mam ucięte, nadstawki zostały ucięte, długość 90, szerokość wewnętrzna 59,5. Szerokość zewnętrzna 63,5. Dobra. Jedziemy dalej. Za chwilę będzie nadstawka gotowa, jeszcze tylko przykręcimy
nóżki, żeby to nam trzymało się. Będzie zdejmowane. I znowu z odzysku, znowu materiał z odzysku. Nic nas nie kosztuje to, tylko robota. Trochę zabawy i wygłupów znowu. Ile tam może być? Ile mogą wystawać? 7. Mają mieć całą długość 7 cm. 7. Trzeba zmierzyć i poucinać. To dał. Tu mamy nadstawki 25. Tak? 25,5. 25,5 i 7. To jest 30. 32,5, tak? 32,5. Dobra. Nie wiem. Teraz mam uciąć je na 20-32, nie? No jak dajemy po całości, to no. 32,5. Tak? Czyli tu na 0. Ile masz filmu? Dopiero 12 minut. Mogę zatrzymać na razie. Jak majsterek? Dobrze. No co fajnie. Kręcimy już nóżki. Masz? No. Majster wierci, wkręca. Dobra. Mogłeś dwa sobie przewiercić. Tak to widzicie jest, nie? Ważne w tym wszystkim jest to, aby ekoschematy się zgadzały. Zdjęć już obornikowi nie musicie robić. Dobra. Wystarczy tylko oświadczenie. Jeszcze dokładnie też nie wiem, jak to ma wyglądać, ale nas to tak nie bardzo interesuje, bo... O, my akurat... nie stosujemy obornika, tylko masę, no, ciekawe, masę organiczną. Ciekawe, czy się nie zalicza to też. Nie, to jest organiczny nawóz. No i odcień też. No też, ale obornik, a to jest podłoże popieczarkowe, to nie obornik. Może dobra. Zanim pieczarki na tym urosły, to było jako obornik. Aha. A teraz już jest podłoże popieczarkowe. A jakby było podłoże pod pieczarki, to może jest coś innego, tak? Ja to sobie myślę. Dobra, obracamy. Klas. Nadstawkę zrobimy, to będzie elegancko. Żeby mogli sobie sypać. Tak chcesz, czy tak? Do środka ma być. Dobra, majster, od razu dwa ofory wierci. I drugi wierci.
Zobaczymy. Jeszcze Szmulewicz mówił, żeby jeszcze zrobić odstępstwo, jeszcze ten rok potraktować po staremu, bo oni sami nie wiedzą jeszcze dokładnie, ci urzędnicy, biurokraci sami nie wiedzą jeszcze, jak to ma wyglądać. Dobra. Od nas się coś wymaga, a nie wiadomo jeszcze, jak to dokładnie ma być. Powiem ci, że to jest wierzchu troszkę za grube. Cięższym da? No dobra, nie ma cięższego, zobaczymy. Powinno być. Znaczy jest cięższe. Nie, no jest. Nie, spadło nam, dobra. Dobrze jest, także politycy sami jeszcze nie wiedzą, co oni wymyślili. Jak to egzekwować, jak to podchodzić do tego. To my mamy im mówić, co, jak. Oni chcieli, żebym ja zrobił zdjęcie, jak obornik włożę. Nie mówię w ubikacji. Jakbym kupę zrobił, zrobił gówno, zdjęcie im wysłał, to by było dobrze. Dobra, dobra, nie rozwiercaj tak, bo masz duże wiertło. Pewne rzeczy są. Powinni od razu powiedzieć, że nie chcemy wam już dopłat płacić. I czego ty znowu szukasz? To tak kręcą nam. Wymyślają jakieś pierdoły. Nie podoba mi się to, bo to majster to nic nie trzyma. Ja mogę bez wkręcania tego wkręta wkręcić. No, słabiutko. Ma. Za duży zwiertło. Dobra. Elegancko. Teraz tak, ja bym ci proponował, byś z tej strony, masz te krótkie jeszcze wkręty? No. Jakbyś dał z tej strony teraz, to by było git. To na tym, na leżąc. Na stojąc, żeby było tak, jak to ma być. Ten jak zabiorę. Albo sami to, co? Nie wiedzą, co to. Weź ten miecz. No. Sami nie wiedzą jeszcze, co to ma być. O, wkręć jeszcze tutaj z zewnątrz i będzie grać. Fajnie. Mamy zrobione, zobaczcie. Nadstaweczkę. No i dobra, widzicie, już będzie zaraz gotowe. Kolejna klatka na króliku zrobiona. Tam jakby wióra się sypały, tam gdzie mocujesz. Bo ty to tak dokręcił. No, mówię, że tam się wióra sypią. Niedokręcone mi. Tak, majster tu mi chce zrobić stolarnię, bo ja muszę się zająć trochę tą lżejszą pracą. Pracą tą w kierunku, jakim się kształciłem. Jestem czeladnikiem stolarstwa. I teraz sobie myślę, że kiedyś kupiłem tą piłę. Tą mam fajną, oryginalną piłę. Elegancka piła, wiecie, nie wiem, gdzie tu jest tabliczka znamionowa od niej, tu jest, o, krema, wszystko to jest, kurczę, taka fachowa maszyna. Rzeszowski Zakład Przemysłu Maszynowego Leśnictwa w Reszlu. Reszelski Zakład. I tutaj tą słomę wysprzątamy. Zostanie tylko tyle, co musi. Tam sianko się zabierze, jakieś dobre snopki dla kurek, żeby jest. Jeszcze były. I po prostu sobie zrobię tu posadzkę. A tam nie ma? Nie, to jest klepisko. Posadzkę wyleję.
ładnie i maszyny ustawię, tam sobie zrobię wrota, wejście. Tutaj na razie będą. To chodzi o to, żeby tu. Tak, bo to zabierzemy, nie? Te boki zabierzemy, no. Czekaj, bo tym zara połamiesz tą. I tam sobie zrobię, nie słuchajcie, maszyny taką stolarnię. A tutaj majsterek będzie na razie miał jako garaż dla renówki, nie? Tu będzie sobie wjeżdżał renówką, żeby ona nie stała na dworze. Mogą kupować. Reklama. Dobra, no to porek. Fiskarsa, bardzo dobry. Jak ja nie połamałem, to jest dobry. Majster mi, że dobry, no. Zobaczymy, jak będzie upał. Mama idzie w kapciach. Jest minus 2. Minus 10. A mama w skarpetach. Moja żona przyszła. Co ona mnie tak łapie? Co? Tam jest telefon. O. Tam zawinij tego. Dobra. Tutaj na razie stolarnię opuszczamy. Zakładamy łyżkę. Tą platformę do New Hollanda. Ja sobie pojadę z majsterkiem na pole, tam jeszcze trochę tego podłoża zostało. To sobie to przywiozę pod kwiatki, pod pomidory. A majsterek mi stależuje. Rękawiczki? Ja mam. Weźmie ściągną? Nowa maszyna, często używana, nie? Ta przystawka. Trzeci dzień z rzędu, kurczę, używana, jednak potrzebna była. Nie, no niedziela była. No w niedzielę się nie liczy. Platforma znowu jest potrzebna. A jak będziemy chcieli gnój wozić, to odkręcamy te boki, bo to mam tak zrobione, że mogę to w każdej chwili zdemontować. Tam są dwa haki i po bokach te śruby, które muszę obciąć na równo, bo wystają. I wtedy macie widły do obornika. Także majster jest zadowolony. Jeszcze go zapytam. Majster, jesteś zadowolony? Tak. Tak myślałem, że jest zadowolony, bo się śmieje dzisiaj. Sera, bo jadł na śniadanie, to dzisiaj jest zadowolony. Mówiłem, że w poniedziałek będzie już zadowolony, bo w sobotę to tak rano nie bardzo miał chęci do pracy. Jak? Już myślał o weekendzie. Dobra, odjedź tylko majsterek tymi. Idziemy wrzucić coś na ruszta. Na ruszt jakiś przedobiadek i jedziemy. Ja sobie zbiorę trochę tego podłoża. Przywiozę, co tam zostało na polu, to będę miał pod foliowiec, pod kwiatki. A majsterek mi tam stależuje. Ma 4 hektary. Troszkę talerzówkę przeciągniemy po zimie. Dobra, widzimy się, drodzy widzowie, za chwilę. Tak, drodzy widzowie, posililiśmy się z majsterkiem. Ruszamy w pole teraz. Jedziemy na działeczkę. Na działeczkę, na której będę siał. Jeszcze dokładnie nie wiem co. Czy coś miododajnego, czy to będzie, nie wiem, łubin. Pierwotnie zaplanowany był łubin. Ale jak to jeszcze będzie, to czas pokaże. Sterek nam stależuje, żeby te kwasty już nie rosły. A po świętach najprawdopodobniej dopiero będziemy siać. W tym tygodniu założenie i plan jest taki, że jutro, pojutrze chcemy załatwić sprawę siewu grochu. Dzisiaj będziemy go już, myślę, po późnym popołudniem przewiewać. Musimy go przez wialnię i będziemy od razu chyba zaprawiać w betoniarce. Zaprawa już jest kupiona. Już od razu z wialni do betoniarki zaprawić z powrotem do dużych worków. Dobra, widzimy się na polu.
Jesteśmy już na polu. Majsterek już sprzęt rozkłada i zaraz jedziemy. Tutaj było tylko łubin był skoszony i nic od koszenia łubinu nie było uprawiane. Tam widzę jakiś kamień, będę musiał podjechać, zabrać to. Ładnie sprzęt rozłożony. Tak to, drodzy widzowie, wygląda. Chwasty rosną, jeden gatunek, drugi, tu tobołki, fiołki, krzywoszyj. To nie wiem, co to jest takie. Znaczy, zioła rosną. To nie wiem, co to jest za pietruszka. Jest rumian. Ostrożeń polny. I tak to wygląda, słuchajcie. Łubin skoszony i do tej pory nic nie było robione, ale mamy fajne pole. Myślę, że teraz sobie tą talerzówkę w końcu tutaj ustawimy, zobaczymy. O, niektóre chwasty ładnie wyrzuciło do góry, teraz one mi usną. I najprawdopodobniej jeszcze przed siewem pojedziemy raz tutaj. I nie będziemy teraz, mając tą talerzówkę, nie będziemy tych piachów orać. Tylko będzie taka płytsza uprawa, uproszczona. Tak, żeby wejść w jakiś ekoschemat. Uproszczona uprawa talerzówką. Nie słuchajcie tego, co oni mówią, że uproszczona uprawa to trzeba mieć odpowiedni sprzęt, żeby zasiać. Ja sobie to zrobię tym, co mam. I uproszczona uprawa to uproszczona uprawa. Nie będziemy orać, zrobimy talerzówką albo gruberem, siejemy i gotowe. Nikt mi nie powie, że ja muszę mieć na 100 hektarów kupować nie wiadomo jak drogie maszyny, bo na które mnie nie stać. To wszystko się musi tam w tych ekoschematach jeszcze dotrzeć, jak ja to mówię. Sami nie wiedzą, co wymyślili i jak nie chcą dawać pieniędzy, płacić pieniędzy, to niech powiedzą. Nie będzie nikt wniosków składał i nie będą oni nas pilnować i narzucać nam, jak my mamy gospodarować. Bo każdy z nas wie, jak ma uprawiać glebę, żeby było dobrze. Dobra, majsterek jedzie. Musimy ją tu pomału ustawić, żeby ona nam przestała skakać, ta talerzówka. Muszą być koła uniesione i ona musi ładnie nam robotę robić. To już jest nieźle. Widzę, że coś z tego będzie. Przejedzie może dwa razy majster i to się zobaczy wtedy, jak to. Musimy po prostu ustawić jeszcze, jak tutaj dopracujemy to wszystko, to wam pokażemy już, jak to idzie. Powiemy, czy idzie ją ustawić tak, żeby ona nie skakała i żeby miała koła w górze uniesione podczas pracy, czy nie.
Także widzimy się za chwilę. No ładnie, nie wiem, na 10 cm, około 10 może robimy. Będzie chodzić, widzę, że chce to. Po prostu jest kwestia dobrego ustawienia, dobrego zagłębienia i wtedy ona już nie wpada w te wibracje, takie góra, dół, że jesienią Kuba jeździł z opuszczonymi kołami. To nie może jeździć z opuszczonymi kołami, bo mi zagęszcza, tu zagniata ziemię. O, ale ładnie chwasty. Chwasty wyrzucone. Porozrywane. Jeszcze raz się zrobi przed siewem. I gotowe będzie. Będzie chodzić na leżówko. Nie kwestia dobrego do dobrania odpowiedniej głębokości, dobrego ustawienia. Nie ma prawa skakać. Bo tu jeszcze, zaczekajcie, pokażę wam. O, tutaj jeszcze ten przejazd. Drugi. Tu już jest ładnie, nie? Nie wiem, czy to tak widać, bo pod słońcem mam. A tutaj... Tutaj ona już zaczęła skakać i robiła takie górka, dołek, górka, dołek, górka, dołek. Widać to jest, nie? Widać. A już ten przejazd do góry, co robił drugi, to już jest ładnie równo. Dobra, jeszcze trochę pojeżdżę z majsterkiem. Ładnie, tak ma chodzić, nie podskakuje teraz. Teraz już jest, można powiedzieć, dobrze. Jak, majsterek, jesteś zadowolony teraz? Ja. Ile tam masz, 12 cm? 15. Co? No 15 w sumie. 15 cm przód, a tył? Tył. Ja bym odgrzewał. Tu byś musiał, majsterek, mieć szpachelkę i sobie unieść, bo to już ci się nie odklei. Już jest ziemia. I możesz jeździć 20 hektarów. A to jest, widzisz co, to jest glina, nie? Glina. Nie wiem skąd, ty to nie umyte było, czy jak co? Nie umyte? No zobacz, co to za ziemia jest. Szósta klasa. Zobacz, jak plastelina. Skąd ta ziemia jest? Co? Od tej. Chyba nie umyte, od kubicy. Znaczy ja myłem, tylko ja tu po tym niby się nie myję, żeby tych łożysk nie załatwić. No ale to trzeba wyskrobać wtedy, no. Bo to inaczej ci się nigdy nie wytrze. Nie, drodzy widzowie, napiszcie temu majsterkowi tam w komentarzach. Czy ja mam rację, czy on ma rację. To już się nie, jeżeli tego nie wyskrobię. Na 15. No to dobrze. Musiałbyś po prostu... Nie. Masz coś do skrobania? A przyniesz. Muszę trochę majsterka poinstruować, bo tak jeszcze się, aby do przodu jechać, a tu troszeczkę takich podstaw trzeba mieć. Nie może być zaklejona. Co lipa? Telefon zgubiesz? Nie, tak, telefon. Te, rękawiczki, weź pożycz. No ty masz tu. Moje, weź. Nie wiem, gdzie żeś położył. Ja mam jeszcze jedne w ciągniku, może się... Bo ja zazwyczaj... Nie, no nie mam. Dobra, weź majsterkę. Później się znajdzie. To majsterek musi być... O,
Wtedy to ci się pojeździsz 10 hektarów, to się ładnie wytrze. To musisz koło se trzymać. To ładnie idzie, zobaczcie drodzy, że pięknie idzie. To musi być. Jest ziemia taka jak plastelina, to to gdzie to? To będzie wyczyszczone, to to się nie ma prawa samo wyczyścić. Przyklejone. O, to już inaczej teraz. Teraz kolej. Trochę. Młotka też nie ma, majster. Czy ma? Majster drugi mi zabrał na stolarnię. Młotka sobie nie ma. Ale jechać na pole to... Talerz musi być o, tak jak tu, czysty. A tu jeszcze są, nie wiem, czy to stara ziemia jest. To jest stara, bo to jest na rdze. To dzisiejsze nie jest. Po prostu była nieumyta ta talerzówka. Talerzówka była. Talerze. No. Tutaj, no, ty chłopie, ty jak ty? Ty masz robotę, a roboty tu. Na godzinę czasu. Nie wiem, czy zrobisz to. Dobra, wyłączam się na razie, bo to jest niedopatrzenie ze strony majstra. Ja. Tak, majsterek. Teraz jest wyczyszczone. Ja wyskrobałem przód. Teraz się powinno obrobić. To była jeszcze ziemia z jesiennej uprawy. Tu na tym piachu to by się nie okleiło. Tam, na tamtej działce, co owiec rośnie, jak ty robiłeś z Patrycją. Dobra, trochę przejadę z tobą, zobaczę, nagram. Jeszcze. Zrobię jakieś ujęcia fajne. Jeszcze zostało przekręcić kalamitki tu, bo tu ładnie dali. No. Możesz nagrać. O, jak ładnie przekręcałem kalamitki. No tak stanęła i koniec. Kalamitka jest skierowana do wału. I jak ma się tu założyć? Nie ma opcji. Roboty, wiesz? Musiały głupie jakieś być. No głupie roboty, może na przyuczeniu były te roboty. No. Zwarcie miały. I każda jedno jest tak. No, zamiast skierować ją tu albo dać proste kalamitki, to są ukośne kalamitki i tu nie można założyć. Na każdej piaście czy co? Ja się nie wiem, czy my się mylimy, ale ja tutaj nie mogę założyć. Inna opcja, niektóre mają, powinna być wnęka w wale jedynie, w jednym miejscu. No ale nie masz wnęki. No, no mówię, no to jedynie jeszcze takie są te. Tu nie ma. Nie ma. Nie ma. Co chciałem powiedzieć? A, chciałem powiedzieć... No, ja już mówiłem, że już pomału to ustawiamy. To jest kwestia dobrego ustawienia głębokości, ustawienia teraz mamy co? Wypoziomowania talerzówki i wtedy możecie te koła transportowe unieść nad i ładnie. Zobaczymy na lepszej ziemi, bo tu akurat tonie. I ładnie będzie wam robić. No tutaj jesteśmy na piasku teraz, wiadomo. Też ciągnik ma przez to trochę ciężej. Nie. No. Ciągnik musi troszkę kopcić. No nie chodzi mi, że kopci. Ja nie mówię o kopceniu, ty cały dobra, czas kopcenie. Fajnie. Ja was zachęcam, wszystkich jeszcze niezdecydowanych widzów, którzy oglądają częściej nasz kanał, aby zasubskrybowali kanalik, przycisnąć sobie dzwoneczek, wtedy otrzymujecie powiadomienia o najnowszych filmach ukazujących się na kanale. I co? Zostawiajcie łapkę w górę, jeżeli wam się materiał spodoba, albo do dołu. Zachęcam również do komentowania. Piszcie, co tam u was, jak z ekoschematy, sytuacja z ekoschematami wygląda. Dobra, ja wsiadam z majsterkiem, trochę pojadę.
jak majster, zadowolony jesteś? No. Tak? A co ty tam masz? Co tam jest? Nożyk. Jaki nożyk? A, bo trytkę ucinałem, zapomniałem o tym. Ale to nie spadnie. I on jedzie już z domu, z bazy? No, z domu. To ładnie. Wibracji nie ma. Wibracji nie ma w tych ciągnikach, wiadomo. Grube ściany korpusu. Wibracji może. Ważne, że majster zadowolony. Teraz się podoba. Nie? Możesz kilka słów powiedzieć. No, czekaj, zaraz. Mówię, że fajnie teraz idzie. Gumnie trzeba żryć po ziemi, ładnie wygląda. Teraz ładnie, no. O, tak ma być, zobaczcie, teraz ładnie równo. Koła w powierzchu, teraz te chwasty trochę. Jakby była 155-54, to 5-metrowo. Bez problemu. Na nasze hektary starczy. Ja wiem, ale ciągnik jakby był większy. Starczy taka 4-metrowa. Trudniej ją jest wywrócić, nie? No. Szoko ma 6-metrową. Jedziemy. Jedzie.
Co jeszcze dogrywasz coś? Możemy powiedzieć jeszcze o paru bajerach. No to powiedz sobie. Tak. Tutaj parka, no nie wiem. Powiedzieć mogę, jakby przyjechać mieli sobie przed żniwami. Dostaje się wilgoć, tak? Tak. Tu jest tutaj wilgoć. Ja bym dał korek. Tu ślepka powinna ślepki. Być. No, chociaż tu jest wylot, no ale i tak powinna być. No. Nie, to brzydko wygląda. Druga kwestia. Za ślepka powinna być. Tutaj też, no, tak się czepiamy już byle czego, no tu jest nieogradowane takie glugle, no, ja jak spawam, to takich rzeczy nie zostawiam. Nie? Dobra, ale to tak. To wiadomo, moje rzeczy idą na eksport, a to tylko po kraju. Tu, to, jabłka. No, zobaczcie, tutaj mi się wydaje, że... Wali obudowę po ramię. Nie chodzi... ma jabłka. Na tym pokażę. Moim zdaniem powinno być szersze. Szersze jabłko tu, tak jak w cięgnach jest, żeby tu głowa tego siłownika nie obcierała o uszy, tylko powinno być jabłuszko szersze. Możecie pisać w komentarzach, czy ja to, o, czy to ma taki luz? Jabłko jest małe, według mnie to jabłuszko w środku powinno być szersze jak głowa tego mocowania siłownika. Tak to już tu wyciera, nie? Co tam jeszcze, majster? Kostka od ciśnienia, bo to jest od ciśnienia, moim zdaniem to amortyzator jakiś tu wypaca się. Tu tak, tam jest sucho, tam jest strona. Sucho. Teraz albo do z tego, to muszą tego. No, do poprawki. Będzie nagrane. Tam jest, widzę, suche, nie? Nie, no tutaj jest... Tu jest dobrze. Tu jest dobrze, no tamta jedna. Te są suche. Wiesz, na razie maszyna nie pracowała, zrobiła 10 hektarów, to trzeba trochę pojeździć, żeby to się wszystko. Bo tak jak tam pisał pokazało. Kiedyś jeden, że to słabe, że spawarkę trzeba. No tu im się nie wypaliło, no, no, dobrze. To są pierdoły takie, no, obycie. Pierdoły. To jest akurat konstrukcja, jest wytrzymała. Bo gruber, no, no, tak, tak dogniatałem, to... Takie samo jest jak przy 6-metrowej, rama się niczym nie ruszy. Elementy tylko dokładnie. Profil ten wzdłużny tutaj w osi ciągnika, ten profil jest taki sam. No dobra, no. Wiesz, może przez to... Może teraz staniały byś taniej kupił. Wątpię, na razie nie słyszałem. Teraz bym za tyle samo sprzedał, co kupiłem. Na pewno. Ale czy nową bym taniej kupił? Używane teraz są droższe. No dobra, majsterek, ty pojedziesz, ja sobie trochę tego podłoża nawrzucam stamtąd, może jeszcze wapna uskrobię. Zobaczcie, ale żyta wam dziś nie pokażę, innym razem. Ładnie żytko się... Dobra, majster, ja jeszcze sobie na miniaturkę zdjęcie zrobię. A. I... Także kończymy ten długi vlog. Dla wszystkich dużo zdrowia, uśmiechajcie się, jak najmniej się przejmować, robotę swoją trzeba wykonać. No i co? Trzymajcie się, cześć i do następnego odcinka.